journey so far. A thousand souls wailing for vengeance, a mighty battle, an old friend returned. The way to the well is yet closed to you, rider, but there are keys for every door. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Darksiders Definitive Edition i niestety witam się z wami odcinek później. A no dlaczego? Już wam tłumaczę. Otóż mój kochany obesik postanowił mnie zrobić w chuja po raz kolejny, gdyż nagrałem cały odcinek. Zapisało się wideo, tylko że przez całe wideo nie było pokazane tego, co w nim robiłem, a to, co się dzieje w tym, na podglądzie OBS-a, także zajebiście. Po prostu błędy. Dobra, miałem chwilową pauzę, musiałem sprawdzić, czy to faktycznie działa poprawnie. I long story short, co się stało w poprzednim odcinku. Trafiliśmy tutaj. Do nowej krainy, którą jest bez świetle. Czyli taki, powiedzmy, pomniejszy posterunek anielski. Elo. Żeby gra pewnie nie była zbyt długa. Jeśli mi tygry w ogóle czeka, to jest osobna kwestia. Ale nevermind. Let's go póki co. W poprzednim odcinku dokończyłem kuźnię otchłani. Przeszedłem dodatek. Zebrałem resztę rudy, przeszedłem dodatek, pogadałem z kowalem, bla bla bla. I na koniec wybrałem się tutaj właśnie do bezświetla. Jeszcze pogadaliśmy krótko z wroniarzem, który powiedział sobie dość interesującą rzecz. Mianowicie powiedział, że śmierć powiedział, że cztery jeźdźcy apokalipsy nie wiedzieli o istnieniu studni dusz. Ale tu jest właśnie okej. Zwiadowca? Może? O, skrzynka, jak miło. Ale właśnie, wracając do tematu. Ale ja wydaje mi się, że wojna wiedział o studni. Bo w momencie, w którym Azrael wspomniał o studni, o tak jak sądziłem w poprzednim odcinku, tutaj jest Bulgrim. Może coś kupię? Okej. No to niech będzie jedna ozdobna. Jedna wysadzona klejnotami. A za resztę kupię sobie artefaktów dziedzictwa. Dzięki, mordo. Dobra, jak to wygląda? I wracając. Drugi raz. Kosy żaru. Słabsze. A właśnie, znalazłem sobie. Nie kosy, tylko opętane rękawice znalazłem. Nowe, lepsze. I teraz nie pakuję większej rzeczy. Proszę, Galaxy Slayer Z. Tylko wersji Darksidersowej i z dwoma ostrzami. Ta opcja. Okej. No, lepsza troszkę tylko obrona, a poza tym to na minus, więc zostawię to. Dobra, to pakujemy. Okej. Wojna wiedział. Wojna wiedział o studni, bo kiedy Azrael wspomniał właśnie o studni dusz, to Wojna nie spytał się, o jaką studnię ci chodzi, tylko od razu wspomniał o studni dusz. Więc moje pytanie brzmi, czy Wojna w jakiś sposób dowiedział się o studni dusz i nie poinformował o niej swojego rodzeństwa? Czy po prostu pamiętał? Czy wróć, czy tylko śmierć właśnie nie wiedział o istnieniu studni? A, jeszcze dowiedzieliśmy się, że studnia może wskrzesić Nephilim. Więc ciekawi mnie, czy będzie jakiś wybór, czy może śmierć sam jakby dokona wyboru na koniec gry. W sensie, wiecie, czy będzie wybór wskrzesić ludzkość,
czy wskrzesić Nephilim. Taki wiecie, good i bad ending. O, tu jest. O, tak po prostu? Ciekawe. Dobra, tak czy siak, no. W sumie, czekaj, mogę to sobie to oznaczyć jakoś? Prawda. A! Czekaj, słyszałem klucz tego kamienia, słyszałem. A kurde, tak centralnie nad wejściem. Wyżej. Jeszcze wyżej. Dziękuję bardzo. Magiczny Głazokens. Zaraz ich więcej. Zaraz ich więcej. Okej, tam jest ta cytadela z kości słoniowej, jak rozumiem. Okej, co jest tu? Nic. Tu też nic. A tu jest kryształowa wieża. Tak jest. A tu będzie walka jak nic. Za duża ta arena. O, kolejny Głazokens widziałem. Tam na kamieniu. Tu dwa nawet są. O, świetnie. Spaczone anioły. O, i to już pokazuje, że jestem na w miarę dobrym levelu fabularnym, znaczy levelu. O! Egzekucja! Aha! Bang! No, hono, hono! I egzekucja! Ej, ale egzekucja na aniołkach jest fajna. Kurde, bardzo swagerskie jest to połączenie tych kos w powietrzu. O, szansa na egzekucję plus 12%. Kurde, to mnie teraz kusi. O, nie. Mocniejszy? Zwykły aniołek. I wspomniał Abaddona. O, świetnie. Jest chociaż jedna osoba, która nie będzie chciała mnie zabić. No to pyk i execute! Oh, you think so? Pięknie! Nie tarczę sobie odpalę, tak po czemu by nie? Dawaj, dawaj, tniemy, tniemy. Tu chciałem tego, poleciałem do innego kolesia. Nieźle. Ej, znowu! Kompletnie innego typa namierzałem. O, jak was tu dużo. Fajnie. To żniwo na was wszystkich bardzo fajnie podziała. Jak to super wygląda. Nie no, ja tych kos już nie zmieniam, nawet jak znajdę większe obrażenia, nie zmieniam tych kos. Żeby tylko, że nie mogę im zmienić wyglądu. Bo to jest iście przeopę. Ta szansa na egzekucję na takim wysokim procencie. Gdzie mnie z tymi łapami? Dobra, tutaj ten hajsu. Coś takie słabsze rękawice. Kurde, chciałem go egzekucją wykończyć, no. Welcome to Lost Light Rider. From one warrior to another. Do I know you? I am Nathaniel. I fought beside you at the gates of Eden. Would have died were it not for your blades. But I'm not troubled that you don't recall me. Your thoughts that day were on killing Nephilim. You're of the Hell God. I was. But I guard the Light now. And the Archon. You'll find both in the Crystal Spire. But something tells me you are not here to glory in my Master's Radiance. What gave that away? O, masz questa dla mnie? The Archon's that way, horseman.
Perhaps I have other business. If that business takes you to the kingdom of the dead, you would serve the light to deliver this scroll. Zwój Nathaniela. Ten tajemniczy zwój otrzymałeś od Nathaniela, jednego z pogromców piekieł. Udaj się do innych krain, aby dowiedzieć się czegoś o istocie, której imię tam zapisano. What business have you in that land of corpses? I seek an old friend, a lost soul. Where better to look? Take that scroll to the undead court, that they may answer my question. What is this place? An outpost. We call it Lost Light, for what we left behind in the White City. Here, we are closer to darkness. No, tego jestem bardziej niż pewien, sądząc po spatrzonych aniołach, które mnie zaatakowały. I'm looking for a key. I would guess that what you seek is no simple key. For that, you should consult the Archon. He sees much from the peak of his spire. How did you come to leave the Hellguard? Abaddon sent me here to watch over the Crystal Spire and the Archon. There is much at stake should the spire fall. A skoro Abaddon cię wysłał, no to jestem ciekaw, kim jest ten cały Archont. And who is this Archon? Lucian is the head of the Scriptorium. Those angels record all that he sees when he peers into the shadow. The Ivory Citadel holds their records, an archive vast beyond thinking. Where is this citadel? Lost beyond the mists. Pray your business never sends you there. I've decided there is more I could sell you. No, widzę, oferta taka w miarę normalna. Bind the one who guards the throne. O, jak tutaj fajnie. You will have my answer. Moneta przewoźnika. Dziękuję. Dobra, gdzie są? Tu są. Jeden kamień. I drugi. To, że on se pojechał. No dobra, zobaczmy, co takiego ten Archont ma mi do powiedzenia. Gdyż szczerze, jeśli wysłał go tu, jeśli to Abaddon nakazał mu tu przebywać, a Nathanielowi go chronić, no to można chyba śmiało podejrzewać, iż jeden bądź drugi nie do końca jest tym dobrym ziomkiem. Aha, świetnie. Huhu! Ej, zajebiście to wyglądało teraz. Zajebiście. O, moneta przewoźnika kolejna, dziękuję. To było cudowne. Nie dość, że egzekucja, to jeszcze level wpadł. Mua! A, kamień słyszę. Jest tutaj. Siły. 12 z 25. Pytanie, gdzie reszta? No nie no, zasięgu raczej nie będę miał z tego. Z mojej łapki. Chociaż może? Tylko jednak muszę mieć. A, trochę hajsu tylko. Dobra, myślałem, że słyszę kolejny kamień, ale chyba nie. Jak patrzę, to chyba to go nie widzę. A czekaj, tu mogę przejść normalnie, dobra. Nie ma co martwić w ogóle. Ono. YOLO! Okej, to było trochę dziwne.
Miód na oczy, takie egzekucje. Okej, okay. A jak to wygląda w porównaniu? Siła, doświadczenie i zdrowie spada. No to nie, ja tam... Nie aż tak na tej obronie nie zależy. Okej, okay. Zresztą obronę sobie podbijam tutaj. A kurde. Dobra, i teraz nie mam levela, żeby to sobie wziąć. Jeszcze, ale blisko jestem. Uprząż. Tutaj rękawiczki. Jakiś talizman słabiutki. I zwój Nataniela. Tutaj urządzenie Kowala, które zrobił z Rudy Chaosu. Opis dla was. I niewiele więcej poza tym. No dobra. Czy ja stąd się dorzucę, to... Tak, to jest niezwykły. To jest chyba ta druga strona w ogóle, nie? Tak mi się wydaje. Bo nie mogę tego... Po prostu rzucić, bo jak wrzucę, no to od razu wybuchnie. A, czekaj. Wiem, jak to załatwić. Już wiem. Przecież mam rozdzielacz duszy, nie? Czyli tak. Tu postawić ciało. Zobaczmy, czy to zadziała tak, jak mam nadzieję, że zadziała. Dobra, weź to. Tak, zadziała. Prosto w łapę. Dobra, teraz pytanie, czy starczy mi zasięgu, żeby to rzucić w kryształ. A, na spokojnie wystarczy. Bum. No i dobra. Droga odblokowana. Lecimy dalej. Co tam będzie miał nam do powiedzenia ten cały Archont? O ile będzie miał do powiedzenia cokolwiek ważnego. Okej. Widok jest nawet fajny, jeśli mam być szczery. O, i cutscenka. Out of the shadows and into the light. I see you, horseman. The things you have done. The lives you have ended. I know why you are here. Then you will give me the key. I have guarded the key for centuries. It is mine, and I will not part with it lightly. Not now. Corruption spreads in our city, in our hearts. Only I remain pure, a beacon against the darkness, helpless to push it back. We are not all helpless, Arkhan. Perhaps not. After the seals were broken, and Hell's legions loosed upon the earth, many divine relics were lost. One, the Rod of Arafel, could help reverse what has happened here. I dare not retrieve the rod myself. The gates to the White City are closed to any angel who visits Earth. But you are no angel. Acquire the rod, and I will clear a path into my citadel. There you will find the key to the Tree of Life. As for what you will find on Earth, after you face it, even you may curse the name of war. Takieś cwany, koleżko? O, 3000 expa. Złota. Dzięki. Kurde, czyli co, śmierć też uda się na ziemię? Takiego pomniejszego twistu się nie spodziewałem. Nie w tej części w każdym razie.
Talizman pogromcy, ale to wiadomo. Talizmanu nie zmieniam od momentu, w którym wyfarmiłem sobie ten talizman na energię żniwiarza. Ja tak coś myślałem, że może tu będzie coś schowane, ale widzę, że nie do końca. Portal na ziemię. Okej. Lećmy, bo nie bardzo mam co robić bez świetlu póki co. Ach, gule. Quiet. There are more than corpses about. Skąd te miecze? Uriel! O, kamyczek. To co? Venom, chowaj ten jęzor. Skąd te piórka? A ten co? O, kolejny kamień. A ten co, się przestraszył teraz? Czy jak? Ej, ona nie miała chyba aż tak białych oczu z tego co kojarzę. Ty. Nice! Zbawienie! To co? Keep firing! O nie, nie, nie będzie keep firing, bo mi się broń przegrzała. Dobra, chłodzenie. Dlaczego w ogóle anielska broń może się przegrzać? Tutaj proszę bardzo, z RPGa do strzelanki. W 3 sekundy. Gościu, rusz dupsko i daj mi strzelać! Rój. Dobra, puść mi to. Koniec walki? Czy co? O, bo do przewoźnika, jak miło. O, kopniaczek. O, jednak nie koniec walki. Focus fire, ale oczy, na czym? Na oczy. To jest sporo tych potek na gniew. O nie, nie ten. Błagam. Nie ten kamikadze. No już! Pod lufkę! Jeszcze ktoś? Gdzie ten kamyk? Tu. To jest jeden, a gdzie drugi? Który był na tej statule. Którą Uriel zniszczyła swoją... zgrabną sylwetką. Ej, tu też jest zwój szafarza? Gdzie ten szafarz nie był, gdy tych zwojów nie pozostawiał? No co za chłop. A dobra, oni się nawalają jeszcze. Tak? Tak, tam jest jakiś pomniej.
Jezus Maria, czemu to odkupienie jest takie słabe? A spróbuj. You saved my life. Consider us even. What do you know about the Rod of Arathel? A weapon of immense power, brought to Earth by the Archon Hestus to battle the demons in the End War. But Hestus fell, and the Rod was shattered. Now the Destroyer uses its pieces to fuel his army of darkness. What was broken can be reformed. Where are the pieces of the Rod? In the hands of the Destroyer. He has summoned creatures from the abyss and drawn forth his chosen, things of blasphemy, who even now divide this world into their own hellish domains. The suffering are one such beast. They feed upon the dead of this world and twist them into a swarm of flesh and bone that fight as one mind. It was they who attacked us moments ago. One mind? Easily sundered. I will not risk more Helgard to recapture the Rod of Arathel. But should you wish to undertake this fool's errand, then follow the trail of corpses left by my brethren. A fool's errand? Well, it would not be my first. So that it is not your last, take this. Ej no! Przed chwilą sam to z gleby podniosłem. I kolejny quest. How many angels died here, Uriel? Too many. But for every dead angel there is another, kept alive against his will. Their suffering empowers the Destroyer. Perhaps you could release them from their torment, Pale Rider. If you wish. However, all I can offer the captives is a swift end. That is blessing enough. No, biorąc pod uwagę, co Abaddon robi teraz, to zakładam, że Uriel ma tutaj trochę racji. Why are the Helgard still on Earth? You lost Uriel, in case you haven't noticed. Where else would we go? All of creation saw what happened here. How the Helgard marched before the seals were broken. The White City is closed to us. We can never go home. A na jakiej podstawie? Jakby to Abaddon was tu zawezwał, a nie wyście sami przyleźli, no to... They don't look like demons. No, they are something far more ancient, drawn from the heart of the abyss. The most powerful serve the Destroyer and rule in his name over ash and bone. The rest kill everything around them. It is a wonder you've lasted this long. Even the dead march against you. You speak of the swarm, of all the creatures that roam the wastes. They most hunger for revenge. Not even death can stop them. A założę się? Założysz się? Okej, 10 ogromców do uwolnienia. Niech zgadnę, pewnie będą 3 części do znalezienia. Taka klasyka w znajdowaniu czegokolwiek w RPGach. Znajdź 3 części. Przynajmniej czegoś ważniejszego. A przynajmniej jak na razie tak to wyglądało tu, w tej części. Znaczy w Darksidersach. Że trzeba było znaleźć 3 części czegoś. Poza oczywiście walką z tymi Shadowlurkerami. W jedynce? Bo... O nie wierzę! Nordic Games! Elo! Dla nieogarniających to są wydawcy tej gry. Nie no, niewiara. Zrespiło nas prosto przed głównym budynkiem firmy. O jest, Gunfire Games. Kolejni wydawcy. Albo przed studiem, albo przed... No to jest na pewno plakat reklamujący firmy, ale tutaj prosto przed studiem nas zrespiło Nordic Games. No, Pajlando. Okej, okay, ta... Ej, to jest mgła, czy mi się wydaje? Czy jakaś bariera? W sumie w Souls-like'ach mgła zwykle jest barierą, więc nie bardzo się, nie mylę się zbytnio. Dobra, cieplnij mi to na razie. Okej, okay, tu jest skrzynka. O, jak się fajnie fotel przesunął. A, trochę złota tylko. Dobra, lufa w dłoń. Lećmy dalej. Ale kurde, wojna jakoś miał lepszą wersję zbawienia, bo ono się nie przegrzewało.
A? Czy to jest zablokowane? Okej, czyli tutaj pewnie kiedy indziej się udamy. Dobra, stary, aż ci pomogę, bo sam sobie widzę, pomóc nie umiesz. No dobra. Ale co jak co, będziemy kontynuowali tą przeprawę strzelecką. Battlefieldowsko... Enchartedową? Nie wiem. O kurde, nie chciałem teraz walczyć. Okej, walczymy? Nie walczymy? No trochę walczymy. Tak, oni ciągle tutaj walczą. Ty gdzie do mnie strzelasz? Dobra, krótki powrót do gry. Ale okej, tutaj no, dla mnie to już jest koniec, nie? No, z wami się żegnam. No i może i tylko na szybko pomogę się z tym rojem rozprawić, a poza tym to grę kończę, a my widzimy się w kolejnym odcinku, do którego już teraz bardzo serdecznie zapraszam. Ode mnie póki co to tyle i do usłyszenia. Cześć. Gdzie jest ty? Woń mi stąd! Rój od siedmiu boleści. Już? Już. Okej. Cześć.